Siema Zdontowie, jest 502 odcinek, to samo jak na mikrofonie, tak samo jestem, tylko minimalnie zmniejszyłem gaina w głównym tym, bo jakby szum był, ale nie był szczerze, pewnie muzyka to widzisz, to wiadomo, to nie jest jakby problem. To co dzisiaj robimy? To samo, tylko z tym filarem teraz, czyli ten filar, szczerze, ściągnąłem go w tym odcinku tak naprawdę, bo to jest jakby jakiś tam problem. Jego nie ściągnęmy, ale tak to już jest. A nawet jak powiem tak głośno, to jest tam na dobrym poziomie. No dobrze. By tego niedobrze nie wyciszać, bo to będzie dziwne. Ja no, mam nadzieję, że teraz będzie to troszeczkę lepsze i po... Inaczej szumy nadałem do komputera. Nie no, nie ma szumów, nie wykrywa tych szumów, więc no. Jest jak jest. Jest dobrze, bardzo dobrze jest. Mam tak pewnie wyciszyć full szumy. Powiedzmy, tych szumów nie było jak najmniej jeszcze. No to musiałbym pewnie walić to sobie nagranie. Powiedzmy z Minecrafcie i tak dalej. I w OBS-ie. By jak komputer pracuje, żeby to przechwycić, to jak jest głośno, zachowuje się w tym momencie, te głośne szumy tego wszystkiego, to wtedy tak wyciszy idealnie, ale dobrze, minimalnie jakoś poprawię sobie głos, bardziej taki delikatnie basowy, full to basowy, no to muszę tak Roden T1, no mikrofon, głównie mikrofon. Myślę, że jak dobrze pójdzie, że szybko załatwię ten mikrofon, to no to będzie już sukces na większą skalę, że już będzie jakby wykorzystywanie programu będzie wykorzystywane. To wiem, ale mniejsze jakby no szumy, bo tutaj pewnie mikrofon to ma własne szumy, no to szumy własne ma chyba na poziomie 5 decybeli, to jest ładny wynik jak do takiego mikrofonu, bardzo ładny, bo nie powiem, że nie, ale taki wynik na mieć, to było taki wynik, że 5 decybeli tylko własny szum, no to jest to, i co tak powiedzieć, bo jest bardzo mały, po prostu na te mikrofony, które teraz mam, są tak tam, no to w sumie jak ja uzbieram, no to ten mikrofon kosztuje 1000, no to czy jakoś się trzeba spodziewać po takiej jakby wygodnej, po takiej cenie po prostu takiego mikrofonu, że ten mikrofon musi takie rzeczy wspierać lub mieć po prostu, musi swoje oddawać za to, że taką cenę kosztuje. To jest spoko, jak odda, będzie fajnie. I tyle. No tyle. Będzie pewnie, powtarzam się, prawo ja, ale pewnie będzie łagodniejszy w stosunku po prostu, możliwe. Wtedy będę miał odsłuch za darmo do mikrofonu jeszcze. Nie po przeróbce. Przeróbce miałbym, jak bym miał The Bakes'a już wtedy. Ale to licząc z tym, że my pewnie będę musiał wtedy kupić nowy interfejs audio, no to jest to trochę cena wysoka poniektąd, bo po tym mikrofonie, gdzie powiedzmy kosztuje 950 zł, po zakupieniu go mam mikrofon, ok, ale druga rzecz wychodzi na to, że uchwyt z innym zaczepem do mikrofonu 700 groszy. Już samo 700 za zmienienie sobie uchwytu do mikrofonu i no po prostu takich części, gdzie wymieniam ten uchwyt, bo uchwyt ten wytrzymam może jeszcze ten mikrofon, ale już ma trochę swoich lat. Zaczęło się sprężenie niestety
wahać po wsuciu minimalnym, no to to mnie już zaczęło wkurzać, bo... Teraz będzie trzeba jakby robić tam. No to jak zmienię, no to później wychodzi po tym wszystkim, tym mikrofonie i uchwycie. Interfejs audio plus DBX. I tam z DBX-em około i z interfejsem to wchodzi 1500-1600 zł. Za te dwie rzeczy. Tak naprawdę, czyli można liczyć, że po około 750 zł wychodzą to wszystko, ale po tym wszystkim jak będę mieć, no to tak jak programuję, jak tego nie będę używał, bo będę mieć jakby nie jakby program, tylko już bardziej coś, co jest kontakt, bo to się pod kontakt łączy, ma w sobie funkcję, to wszystko ustawienie, retration i tak dalej. Jest tego dużo, będę musiał to wszystko pewnie, jeżeli to będę mieć zakupione to wszystko, no to wiadomo, będzie tak, że to będzie tak, że ja wolę włączyć na słuch jako tako i będę na słuch głos taki, będę nasłuchiwał po prostu i testował, jak to ustawić tak ładnie, żeby nie było przesadzone, bo niestety z audiem można i to z audiem też można przesadzić, a przesadzenie nie chcę mieć, bo by było nie fajnie. I tak dosłownie nie fajnie miałbym. No szkielet tam jest. No. No ale wiecie, na razie to jest zrobione tak jak mam programem. Od tego od Reapera tam deadline'a mam i tak dalej, no to właśnie tak będzie to funkcjonować. Potem jeżeli to będzie wszystko, no to Reaper będzie już jakby tu zbędny, ale w momencie, że jakoś szybko mi się da załatwić, czyli po prostu w krótkim tempie, w szybkim tempie załatwić bardziej ten mikrofon, to już będę miał jeden sukces z wielu załatwiony. No ale niepewnienie to nie jest jakby mały koszt. Niepewnienie to no w sumie za jakoś się płaci i tak dalej. Nie chodzi bardziej o markę, że to Rode, tylko bardziej o to, że oni mają dobre mikrofony. Oni niestety mają dobre mikrofony. Bo patrzyłem też na Mixela, który chyba tam 560 zł jest tańszy, wiem od Rode'a. Ale chyba Rode, nie Rode'a, tylko Mixela. Rode nie potrzebuje tak tyle rzeczy, a Mixel jest mocno żerny gainowo, czyli bardzo potrzebuje gainu dobrego. Czyli na tym interfejsie ten mikrofon brzmiałby jak... Jak nie powiem co, więc... Więc do tego wolę jakby bawić się w takie większe rzeczy, więc... postanowiłem sobie. Jeżeli będzie Rode już jakby zakupiony, no to... Większy sukces jest po prostu, że już będę miał go. Tylko będę czekał na resztę części, jak uzbieram. Będę zamieniał. Jakby ciągle będę zwiększał jakość kamerki, zwiększyć jakość to w światach już mam. Ale zwiększyć jeszcze jakość kamerki, no to tu generalnie musiałbym sam jako ten lepszy komputer. Taki ładny, dobry upgrade komputera to mnie wyrzuty 24 tysiące. To jest... Ja, że nie,
niemała suma, ale taki upgrade, bo tak, pewnie karta graficzna 3080 Ti z GTX 1070 na takiego teksta, no to się niestety wrażenie zmiana. Druga rzecz, płyta na X570, czyli dodatkowy jeden dysk M2. Więcej ma portów PCI Expressa, bo jest, będzie rozbudowana i tak dalej. Ma tam debugi i tak dalej, by się dać debugów. To jest dobre akurat. Ramy, mniej sobie z 3000 na 4000 odświeżanie od Jezu HyperX-a, nie pamiętam szczerze teraz. Te złote, to są chyba od Giskiela chyba, nie wiem. Te złote, 64 giga. Chodzenie nowe. Pewnie nie na tym polegał, chodzeniu wodnym. Like Minecrafta. No to tak, jeszcze zasilacz. Bo już tutaj czynny byłby mocniejszy. Dziwny, ma Minecraft teraz laga. Może nie wiem, co się nie odświeżyło. No. I to jest dziwne. TPS-y. Nie, bez 20. Jakby miał problem. Dziwne. Już taki po prostu. A bo coś komputer chce. No w sumie tam mam jakąś tą aktualizację, bo mnie oczywiście aktualizuje ciągle. Komputer może od tego, nie wiem. I tak. Grafika w większości jest używana, niestety. No, no, no wątpię, że w tym odcinku szczerze zejdziemy z tym, z filarem. Ale może, no, taki gula, tu jest taki lag przy tym. No, nie mam czego. Bo że serio z tym jest ciężko trwać. Dla aktualizuję, chyba że sterowniki oczywiście się. Nie no, sterowniki to bym dostał informację od razu na. Od razu przed nawet. Dobrze, dobrym włączeniem komputera. Bym dostał uwiadomienie już. Więc pewnie tutaj chodzi o tą aktualizację Windowsa. Ale jakoś nawet na skanerze nie przychodzę. Bo. Tracę wydajność, a drugie, no nie przy tej karcie. Bo ta karta to już. Bo powiedziawszy, mogę ci, że trochę jest muzeum ta karta, bo. Dobra, dobra jest. Nie powiem, że nie, ale już. Po nagrywanie, no. 4K nagrywam. To nie dziwię się. Ale. To powinien być pod nas sterownikami, albo po prostu. Czymś jakąś rzeczą. No to nie odpowiem. No jakby. Nie się coś od grafik, żeby wiedzieć co na. Trzebuje albo pamięć po prostu. To też może być prawdopodobne, że już. Że nam pamięć jej budowana to ma 4 giga. A kiedy DDR5 jeszcze. No to. Wiadomo. Może tak być, że już. Ramy w karcie graficznej, no te VRAM, to jest chyba VRAM, nie wyrabia i to tyle. I nie mówię, że nie. Ale no, jest jak jest po prostu. Jak tam minut odcinka? Teraz 15 zaraz. Pół P, jeszcze mam na generację
jakby z jedzenia, no to... Ja pinkole. Może się ten zdążymy zanim będzie mi zadawało więcej HP. Zobaczymy. Chyba zdążę na luzie. Chyba. Nie mówię, że nie. O, jeszcze byłem jakby tlenu, więc no. Przebacz, sobie opóźniłem. Na luzie, kurde. Dobra. No i udało się. Który mam dzień tutaj w sumie? 416, no to... No to wiemy, nie wiem, 2 dni maksymalnie. Na odcinek. No. Zacząłem to mnie w pół dnia w tych odcinkach, że jak to powtrzymałem, to dlatego. Teraz na 2 dni mam to. Jak tam wygląda? Tym. Jego jest dużo. No nie pouczenie jest. Nie. Niby. Bum. I spać jeszcze nie mogę. No to. Już mogę. Czyli 17 minut odcinka i mamy już jak naprawdę skończone w większości. Jeszcze speeda za jakby załapam, no to no. Hejsta dwójki. Kiedy blisko hejsta dwójki, no to jeszcze raz szybciej będą schodzić Ferrari. Jakbym za szybko kopał i Mekro nie może wdążyć, no to... No było dziwno by. Kill-offy. Nie muszę naprawiać na stole. Nic. No, z tym filmem to jest już jakby... Większy jest. Na pewno i dlatego nam duży zejdzie, ale... Jeżeli trochę zejdziemy go w dół... Na pewno... No to wiecie, będzie już jakby niżej na kolejny odcinek. W sumie ładnie schodzi ta część odcinkowo. Jak dobrze patrzyłem? A. Przepróbujemy ten chwilę skopać. Tą część flara. Jeden poziom. Czyli teraz będę dobrze kopać i się dobrze skupię na odcinku. Będę was mówić ciągle, no to powinno wyjść na dół. No na pewno. Bro, nie wiem, czy HP mi zadało. Mogę tak powiedzieć, a już w większości ten filar szedł już poziom filaru. Ale filar jako filar też szedł. Jeszcze tutaj kalby to ścinanie. No i odcinkowo nie chodzi. No.
Wracamy to zaraz. Tak, dokładnie. Zbieramy itemy. Takie tutaj. No, powędrował do góry. Żadne inne. Te dwa kartówki to w sumie. Nie, tyk, tyk, tyk. I co? Wycimy się na stoliku. Trzymajcie się.